mamy tutaj reżysera, który jest bardzo uznanym reżyserem. Od grudnia do kwietnia odbywał się projekt Trzecia Misja UAM. Jego celem było połączenie projekcji filmów z prelekcjami poruszającymi podobną tematykę. To jest tego bardzo fajne przedsięwzięcie, bardzo fajna idea tego, żeby obok filmów także rozmawiać o tym, co te filmy niosą, jakie tematy ważne dla współczesnego społeczeństwa. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza połączył siły z kinem Muza. Fajnie jest wychodzić od utworu filmowego, żeby podejmować różne tematy, które w nim są zawarte i na różny sposób je rozwijać, bo kino po prostu niesie całą wiedzę o współczesności. Jak przebiegała ich współpraca? Z otwartością zareagowaliśmy na to, bo bardzo lubimy projekty edukacyjne i wszelkie projekty, które wykorzystują sztukę filmową do tego, żeby powiedzieć coś więcej, coś ważnego, coś zaangażowanego. No, myślę, że tutaj doskonale się odnaleźliśmy. Można było obejrzeć przeróżne filmy, między innymi norweski Na Rauszu. To nie jest film o alkoholizmie, a ten alkohol to jest tylko coś, co pozwala nam przejść taką nicią, którą reżyser Thomas Vinterberg chce nas poprowadzić poprzez pewien problem ludzi, który on naświetla. Od ponad chyba 2 miesięcy szukałam, gdzie można znaleźć z koleżanką seans, żeby obejrzeć. No jest z takim jakby drugim dnem. Czy hiszpańskie matki równoległe? Generalnie filmy warto oglądać, nie tylko Almodovarat. One nam dają pewien wgląd do siebie, pewną refleksję, przemyślenie. Jest twórcą, który oddaje pole kobietom. Oddaje pole pewnym tematom trudnym, kontrowersyjnym. Moim zdaniem więcej takich filmów i no, dawno nie oglądam Almodovara, ale ten film bardzo zostanie, tak jak pani doktor Skrzypczyńska mówiła, moja ulubiona wykładowczyni z WNPID, tak zostanie na długo. Przez to, że ta pani może poruszyła i wyjaśniła takie wątki historyczne, na pewno może zrozumiałam trochę więcej. Sala kinowa zawsze była wypełniona. Uczestnikami wydarzenia byli nie tylko studenci, ale także ci trochę starsi. To doskonała okazja, fantastyczna szansa spotkania się z młodymi ludźmi, ale też z seniorami, porozmawiania na temat ich refleksji po seansie. Prelekcje, no myślę, że zawsze można z nich coś ciekawego wyciągnąć na koniec. Ekstra i w ogóle super, odkryłam to totalny przypadek, że w Muzie jest coś takiego robione z najlepszymi wykładowcami z WNPID, więc to jest świetne wrócić do ich wykładów. Jaka była misja tego wydarzenia? Niesie ze sobą mnóstwo takich idei, które gdzieś tam w nas kiełkują, gdzieś tam kiełkują też w społeczeństwie. Prowadzącym prelekcje udało się skłonić słuchaczy do refleksji oraz wywrzeć wpływ na postrzeganie filmów. Trzecia misja UAM w kinie Muza dobiegła końca. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć filmy z całego świata oraz wysłuchać ciekawych prelekcji prowadzonych przez dydaktyków uniwersytetu. Akcja zakończyła się sukcesem. Dla Flesza Emilia Gabler. We'll be right back.